Już za rok trawiasty pas startowy w Suwałkach zmieni się w utwardzany. Miasto co prawda nie ma jeszcze pozwolenia na budowę lotniska, ale za to ma już zagwarantowane finansowanie tej inwestycji. Zgodnie z kosztorysami budowa lotniska to koszt około 16 milionów złotych, z czego aż 10 milionów złotych otrzymamy w prezencie od firmy Forte. Dzisiaj w ratuszy odbyło się podpisanie porozumienia między partnerami. Z punktu widzenia samorządu suwalskiego podpisanie umowy to historyczna chwila. Dla mnie to wielka radość i zaszczyt, że możemy współpracować, ale dzisiaj każdy mieszkaniec naszego miasta otrzymał z fabryki mebli 143 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Razem możemy więcej, panie prezydencie. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za wszystko. Podczas dzisiejszego spotkania prezydent Czesław Rękiewicz przekonywał o potrzebie budowy pasa startowego w naszym mieście. Nowa infrastruktura transportu powietrznego przybliży nas do świata i jest według prezydenta absolutnie niezbędna, by nasz region rozwijał się przede wszystkim, choć nie tylko, pod względem gospodarczym. Dobrze się stało, że w pewnym momencie zjawił się tutaj u mnie obecny pan prezes Formanowicz, a to było dwa lata temu, może trochę dłużej, i przedstawił swój pomysł, jak wykorzystać Suwałki do rozwoju firmy. Mówiąc o pewnym zamierzeniu inwestycyjnym, które miało być ulokowane albo w Suwałkach, albo w innym mieście czy miejscowości na terenie naszego województwa. No i oczywiście, jak wsłuchałem się w głos pana prezesa i jego zamierzenia, co chodzi o rozwój firmy Forte, no to już nie mogłem odpuścić. Dzięki tym właśnie rozmowom doszło do realizacji największego w historii Suwałk wręcz strategicznego przedsięwzięcia. Firma Forte, której prezesem jest Maciej Formanowicz, istnieje w naszym mieście od ponad 20 lat. Jak zaznaczył przedsiębiorca, by spełnić wymogi dzisiejszego rynku, niezbędna jest konsolidacja firm zajmujących się handlem. Forte, jak wiadomo, produkuje głównie towary na eksport. Żeby podołać wyzwaniom, musi dynamicznie się rozwijać. Z tych właśnie względów przedsiębiorstwo realizuje w naszym mieście inwestycje o wartości 700 milionów złotych. Produkcja, jaka będzie wytwarzana w suwalskich fabrykach, ma sięgać około 200 milionów euro. Potężne przedsięwzięcie nie powiodłoby się bez szybkiego kontaktu ze światem. I to jest z naszego punktu widzenia nieodzowna inwestycja, dlatego że dzień przestoju fabryki jest ogromnie drogi. Serwis czy część zamienna musi dotrzeć tutaj natychmiast. I to jest z naszego punktu widzenia bardzo istotne. Ja tu przylatywałem do Suwałk Czesną, no ale to, powiedzmy sobie, jest samolot, którym się daleko podróżować nie da. Stąd pomysł, który spotkał się z bardzo taką życzliwą odpowiedzią. Ja myślę, że dla miasta, dla regionu lotnisko to też ogromnie ważna rzecz. I podoba mi się niezwykle to, że mówimy o lotnisku małym, regionalnym. To nie może być port lotniczy jak w Radomiu czy w Lublinie. To są bez sensu. Przepraszam bardzo, nie powiem tak. Ale... Lotnisko będzie wykorzystywane do celów biznesowych i czarterowych lotów turystycznych, przynajmniej na razie. Pozwolenie na budowę wydane zostanie przez służby wojewody podlaskiego za około miesiąc. Zaraz potem ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy. Budowa pasa to prawdopodobnie tylko pierwszy etap tej inwestycji i niewykluczone, że będą kolejne. W tym roku wybudowana zostanie utwardzona droga startowa o długości ponad 1300 metrów i szerokości 30 metrów. Płyta postojowa, oświetlenie, ogrodzenie. W przyszłości miasto planuje też zmodernizować i przebudować znajdujący się przy lotnisku budynek i stację paliwową.